Dzisiaj opowiem o takiej złej praktyce, jaką jest dobieranie złych nazw dla klas i metod i zmiennych. Ostatnio zajmowaliśmy się klasą Random String Generator, czyli klasą do generowania losowych stringów. A teraz wyobraźmy sobie, że stworzylibyśmy tą klasę, ale nazwali to tak. Po pierwsze nazywa się RSG, Random String Generator, i metoda, która stworzy taki string, nazywa się CRSTR. My wiemy, że to jest Create String. I teraz wyobraźmy sobie, że wracamy do tego po 6 miesiącach. Nie mamy zielonego pojęcia, co to jest RSG. Nie mamy zielonego pojęcia, co to znaczy CRSTR. Że nawet jeśli sam to napisałeś, nie będziesz pamiętał kompletnie, co to robi i jak to działa. Dlatego, jeśli chcesz stworzyć klasę, nazywaj normalne nazwy dla tych klas. Random String Generator i normalne nazwy dla metod GenerateString.